nie liceum, nie bal maturalny. To ma być nasz przedszkolny taniec pożegnalny. Energii dużo mamy, jak zwykle czadu damy. Po 10 miesiącach nauki i zabawy, mali podróżnicy, czyli najstarsza grupa w niepublicznym przedszkolu integracyjnym Mali Odkrywcy, pożegnała się w środę z przedszkolem. To pierwsza grupa przedszkolaków, która opuszcza tę placówkę, więc to pożegnanie będzie miało swoje szczególne miejsce w historii przedszkola. W dniu uroczystym podziękować chcemy, zaśpiewać, zatańczyć, jak tylko umiemy. Lecz nie myślcie Państwo sobie, że to będą cuda. My sami nie wiemy, czy nam się to uda. Udało się i to znakomicie, bo takich i podobnych występów przedszkolaki mają na koncie kilka, tyle że ten występ był szczególny, bo dzieci pożegnały się z kolegami, z wychowawcami, z przedszkolną sceną, salą zabaw i wszystkim, co do tej pory wiązało się z dobrą zabawą. Jakie wspomnienia wyniesiesz z tego przedszkola? Wspólne spędzone chwile, zajęcia, wycieczki. Różne prace plastyczne, które robiłam, wiedzę i dużo wspomnień. Będę tęsknić za panią Martą, za panią Agnieszką, za całym przedszkolem, za moimi koleżankami i kolegami. Co się działo w ostatnim tygodniu? Lato smaków, byliśmy na lodach na fontannie. Jeszcze na giełdzie, tam byliśmy na rynku, byliśmy jeszcze. A tu co robiliście w przedszkolu? Jedliśmy też na Dzień Dziecka, tance, bańki były i lody jeszcze raz były. No to chyba będziesz tęsknił za tym przedszkolem. Tak, a już się zaczyna nowa szkoła. Jakie będziesz miał wspomnienia z przedszkola? Z Adasiem, jak się bawiłem, z Marcinem. Co jeszcze ci się będzie przypominało? Zabawa, tańce. Zapewne też i pierwszy uroczysty polonez odtańczony na zakończenie przedszkola. Ten wspólny rok minął bardzo szybko. Było wiele zabawy i nauki, ale także mnóstwo wspaniałych chwil, mówiła właścicielka przedszkola Anna Rak, zwracając się do dzieci i rodziców. Jestem przekonana, że przez ten rok zrobiliśmy wszystko, aby jak najlepiej przygotować dzieci do przekroczenia progu szkoły. Ale myślę, że zrobiliśmy więcej, że to aż nie jest tak ważne. Myślę, że odkryliśmy wiele tajemnic. Doświadczaliśmy świata na wiele sposobów. Nauczyliśmy się przede wszystkim integrować w grupie i szanować siebie nawzajem. Każdy z nas jest inny, jest to przedszkole integracyjne i myślę, że dzieciaki świetnie zapoznały się z tym tematem, świetnie sobie poradziły. Myślę, że zawiązały się wspaniałe przyjaźnie na wiele lat. Mali Odkrywcy to szczególne przedszkole, bo przedszkole integracyjne. Tu trafiają dzieci z różnymi problemami. Jednym z najważniejszych celów placówki jest włączenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie grupy rówieśniczej i zapewnienie warunków do rozwoju dzieci we wszystkich sferach życia. Tego typu integracja przynosi korzyści wszystkim przedszkolakom. Zależy nam bardzo na tym, żeby zbudować taką przestrzeń, takie miejsce, w którym dzieci, bez względu na to, czy mają te trudności, czy ich nie mają, czy idzie za nimi diagnoza, czy jakby są zupełnie pozbawione jakichkolwiek tych trudności, czuły się dobrze, czuły się akceptowane, a przede wszystkim czuły się bezpiecznie. Znajdują tu swoje miejsce w grupie rówieśniczej, a także fachową pomoc, między innymi dzieci ze spektrum autyzmu. Dzieci, które nie są chore, bo autyzm to nie choroba, nie są też niegrzeczne i źle wychowane, tylko inaczej postrzegają świat, inaczej reagują na bodźce. Tu i dzieci, i nauczyciele pięknie przyjęły mojego Kacpra. On tutaj chciał iść, on się nie bał. On zawsze był tutaj mile widziany i bardzo fajnie współgrał z tymi dziećmi. Także to jest dla mnie najważniejsze i bardzo się cieszę, że takie wyjątkowe miejsce jest, a jest ich bardzo mało. W ogóle ich nie ma.
Nieraz dzieci wspólnie z opiekunem rozwiązywały trudne problemy na dywanie. W środę po raz ostatni zasiadły wspólnie na dywanie, by posłuchać pouczającej bajki, którą napisała Katarzyna Sulik. Każdy był inny. Każdy był wyjątkowy. Każdy był niepowtarzalny. Kadra przedszkola od września przeszła kilka dodatkowych szkoleń, by skutecznie pracować z dziećmi potrzebującymi różnego wsparcia. Między innymi na temat tego, jak pracować z dzieckiem z zaburzeniem, z autyzmem, jak komunikować się z tym dzieckiem, jeżeli ono nie mówi. Poznawaliśmy bardzo dużo metod i też form pracy, dzięki którym te dzieci nawiązywały kontakt z nami, a potem były wdrażane do pracy z grupą i nawet z całą społecznością przedszkola. W efekcie dzieciom bardzo trudno będzie się rozstać z przedszkolem. Były łzy, wspólne zdjęcia, uściski, kwiaty i życzenie, by po 20 latach wszyscy spotkali się razem w tym samym miejscu.